Radio Rzeszów. Witaj serdecznie. Dobry. Bartku, Cześć. będziemy rozmawiać na temat zespołu, który już niestety nie istnieje. Później się wytłumaczysz dlaczego i czy kiedyś wrócicie do grania pod szyldem The Poise Ride, ale nie teraz. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat płyty Skąd ta Cisza. Album, przypomnę, otrzymał Verbla 2010, który został przyznany rok później. Bartku, jakie są Twoje wspomnienia z nagrywaniem tej płyty. Wy byliście takim zawieszonym trochę zespołem pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Tak, to była. To już jest 8 lat, tak? 8 lat temu, a o ile dobrze pamiętam, to była pierwsza płyta nagrana w pełni w Polsce, i, i o ile dobrze pamiętam, to w Radiu Rzeszów. Mm -hmm. I wyście tak się jeździli tajem. pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. No tak, to, był to tak, to tak. Zespół wycieczkowy. Zespół na, zasadzie, wycieczkowy. na zasadzie takiej właśnie, że, że. Znaczy, mieszkaliśmy w Anglii w tamtym okresie, tak? 2010? Nie, to już nie mieszkaliśmy w Anglii. Chryste Panie, jak ten czas leci? Nie, i to była, pier tak, to była pierwsza płyta y, nagrana w całości w Polsce i już po powrocie z Anglii. Mhm, mm tak. Dokładnie. Czyli postanowiliście mm -hmm. pożegnać się z Anglią, bo. Y, przez... no. Życie, tak życie, bym powiedział. Nie, 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 wdawałbym się w wielkie wywody, po prostu życie. No, parę parę różnych różnych sytuacji stricte życiowych podyktowały to, że, że zdecydowaliśmy się, że wróciliśmy do Polski. W pewnym momencie grupa The Poise Raid była kojarzona przede wszystkim z polskim zespołem, który funkcjonuje w Wielkiej Brytanii i jeszcze z grupą, która jako pierwsza razem z Chabakukiem wystąpiła na Glastonbury. Był taki okres w Anglii, w którym mieliśmy duże zainteresowanie i prasy i jakichś takich małych labeli, wytwórni i też radia, bo pamiętam przecież, że, że, że nawet Steve Lamack zapowiadał nasze koncerty w Londynie gdzieś tam, więc to się wydawało strasznie. Może teraz już patrzymy na to chłodniej, prawda? Bo to z perspektywy czasu to wszystko tak już tam topnieje, ale w tamtym momencie to, były, to było ogromne przeżycie. Siedzieć gdzieś na angielskiej wsi, dosłownie. I słuchać radio One, y, y, Lamaka, i słyszeć, że tam za tydzień jakiś tam polski band i w ogóle co oni tu robią, o co chodzi, zagra w jakimś tam y, dziwnym, małym y, po prostu y, klubie czy piwnicy mhm. w Londynie. Więc to były fajne chwile. Y, a jak przyszło Glastonbury, no to faktycznie to się wszystko zmieniło, y, bo to w ogóle był pierwszy polski zespół y, w historii, całej historii Glastonbury. To było ogromne przeżycie. Bodajże i, po 37 latach. 37 latach chyba tak. jakoś tak. Pierwsi Polacy. To tak jak, wiesz, jak K2 jakby z domu. Zimą. No zimą, dosłownie. Wróciliście do Polski, nagraliście płytę z Konta Cisza. Powiedz mi, jaki wpływ na brzmienie tego albumu miało to, że przez kilka lat mieszkaliście w Wielkiej Brytanii? Bo ty także miałeś jeszcze taki epizod amerykański, ponieważ tam też przebywałeś. Tak. Jak ta cała brytyjska i amerykańska muzyka e, przełożyła się na brzmienie tego albumu? Mieszkanie tam, wiesz, życie tam, spotykanie, otaczanie się ludźmi, otaczanie się, wiesz, w ogóle tymi wszystkimi historiami daje ci to takie, przynajmniej nam dało to, że mm, taką, czujesz taką wolność, wiesz, tworzenia swobodę przede wszystkim, o, może bardziej swobodę, że że nie chciałeś odbierać żadnych, yy, yy, przyjmować żadnych, wiesz, nacisków czy, czy kierunków, którymi, byś, yy, którymi ktoś by chciał, żebyś poszedł. Po prostu, wiesz, nagrywałeś tak, może to tak trochę, wiesz, yy, trywialnie brzmi, ale nagrywaliśmy tak, jak, jak chcieliśmy. Ale też yy, ja myślę, że. Jest inne powietrze wiesz, w Stanach czy w Anglii, I, i, i może nawet inny prąd, nie wiem. To wszystko to tobą przechodzi, po prostu przesąga. Tak, na pewno, ten, w Wielkiej tak. Kiedyś rozmawialiśmy prywatnie, opowiadałeś mi, że chodziłeś, czy też chodziliście zespołowo na koncertu wielu, wielu zespołów. Czy to też była taka nauka dla Was, w jaki sposób grać, zachowywać się na scenie? Do czego ta scena właściwie służy? wiesz, wracasz po dobrym koncercie, jeżeli jesteś fanem muzyki, wracasz po dobrym koncercie, no nie ma co, wiesz, nie, ma, nie ma co ściemniać, po prostu jesteś naładowany dobrą energią, po prostu chce Ci się po prostu, wiesz, cały tydzień, dzień w dzień grać, grać próby i, i wyjść na scenę, wiesz, to Cię ładowało na tej zasadzie, że, że, że czuliśmy tą energię, ta energia, wiesz, że gdyby z nami zostawała i po prostu to się udzielało nam nagranie, że nam się po prostu jeszcze bardziej chciało grać, wiesz, bo uh -huh. chcieliśmy zagrać w jakimś klubie, czy, czy nawet w którym byliśmy na koncercie. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byłem chyba drugi raz w Anglii, przechodziłem obok Astorii. Taki klub był, nie pamiętam, chyba gdzieś w okolicach Oxford Street, chyba. W każdym razie bardzo duży klub, na nie wiem, na 3-4 tysiące ludzi. I tak właśnie idę, i tak wiesz, taki, taki sznur, po prostu, wiesz, osób stoi, taka kolejka, ja i myślę, do czego nie stoją, tam gdzieś z jakiegoś parku takiego wychodziłem, że tam jest jakiś koncert, patrzę tam po prostu, wiesz, tyle tych zespołów, Chryste panie po prostu, nie? i tak. I pamiętam, tak sobie pomyślałem, że ale byłoby, fajnie byłoby tu zagrać, nie? I jeszcze wtedy w ogóle, jeszcze, jeszcze mi nawet przez myśl nie przeszło, że, że będziemy mieszkać w Anglii i, wiesz, i próbować coś tu robić, i tak dalej, i tak dalej. I dwa lata później zagraliśmy w pastorii. To są właśnie konsekwencje mieszkania w jednym z kulturowych centrów świata. Bartku, to wróćmy teraz do płyty z kąta Cisza, dlatego że ja sobie pomyślałem kiedyś o niej, że to jest taki album bardzo pod prąd. Bo mm -hmm. jesteście nazywani zespołem y, najbardziej znanym polskim zespołem y, w Wielkiej Brytanii brzmienie macie takie brytyjskie, no a wy wracacie, nagrywacie płytę y, w zasadzie to cało po polsku, i jeszcze rozpoczynacie od utworu Boże Coś Polska. No, to wywróciło do góry nogami wszystko. Yy... <śmiech> <śmiech> Mało kto zrozumiał to tak naprawdę. Yy... No ta płyta nawet tak. Kom jeżeli chodzi, no, nie nie ciężko mówić tu w kategoriach komercyjności, prawda? Ale i tak muszę przyznać, że, że i tak nieźle się, nie się sprzedała, jak na taki, na, jak na taki strzał, jak, jak Boże coś polskie, i to jeszcze na pierwszej... Na pierwszej, pierwszy, utwór. pierwszy utwór na płycie, otwierający całą płytę, yy, a nie schowany gdzieś tam, wiesz, jako, jako jakiś bonus track. Nie wiem, czy jest sens, jak gdyby mówić do końca o całym zamierzeniu, bo, bo, yy, bo to jest ciężki temat. To był w tamtych latach, to był ciężki temat, i my, jak gdyby podnieśliśmy taką sobie, znaczy, może nie, że poprzeczkę, tylko yy, to miało jakiś sens wtedy dla nas. Yy, I ten sens yy, teraz bym powtórzył, szczerze mówiąc, w dzisiejszych okolicznościach. Yy, no i miałoby to takie samo znaczenie, przyznam szczerze. O tym samym wtedy. dokładnie pomyślałem. Miałoby to takie samo znaczenie i myślę, że nawet jeszcze mocniejsze niż wtedy, bo wtedy to mało kto o tym myślał, co się może wydarzyć tak jak się dzisiaj dzieje, prawda? Ale płyta na pewno, i ty to potwierdzasz, została zauważona. Wiele fajnych recenzji a propos tego albumu w praktycznie wszystkich branżowych portalach muzycznych. Bardzo dobrze wypowiadał się o albumie Grzegorz, nieżyjący ży, nie już Grzegorz Sankowski. Tak, nieżyjący to prawda. No. Tak. No i później ta płyta mm, też spodobała się dziennikarzom, e, czego konsekwencją jest nagroda Werbel 2010. 10. Tak. Czy pamiętasz, kto was zgłaszał do tego konkursu? Nazwijmy to brzydko hmm. konkursu. To po pierwsze, a po drugie, czy przypominasz sobie koncert finałowy? Yy, to może od drugiej strony. Yy, koncert tak. Koncert yy, pamiętam, to już chyba w nieistniejącym, bo już chyba go nie ma w klubie live. Mm -hmm. Pamiętam to przede wszystkim też dlatego, raz, że nagroda, no i wiesz, wydarzenie. Yy, każdy artysta lubi nagrody i lubi jako tam po, to połaskocze. Myślę, że, że, że artyści potrzebują tego, żeby dostawać nagrody. To im dobrze robi. A pamiętam to też dlatego, że byliśmy wtedy w okresie chyba, kiedy nagrywaliśmy kolejną płytę. Tak mi się wydaje. O ile dobrze pamiętam, nagrywaliśmy wtedy yy, i to też chyba trochę część w Rzeszowie nagrywaliśmy yy, Miłoszejty Black and Roll. Kolejną płytę. Tylko, że to było Bogu Boguchwale, o ile dobrze pamiętam. Tam były sesje. Hmm, tak. Chyba tak. Mhm. Matka Boska, nie pamiętam. Aha, okej. Okay. A pamiętasz, czy ty zgłaszałeś zespół? Czy, czy ktoś ciebie zgłosił? Jak to się w ogóle stało, że znaleźliście się w tym koszyku płyt podkarpackich? Nie wiesz, nie pamiętasz? Mnie, a nie, nie, nie pamiętasz. Pamiętam. Bartku, więc zanim postawimy kropkę, czy pojawiają się pytania o reaktywację zespołu The Poist Ride? Hmm. Szczerze mówiąc, ciągle, nieustająco i, musisz i czasem, odpowiadać. Czasem denerwujące jest to, bo człowiek by chciał, a czasem po prostu nie może. <laughs> Wiesz. Yy... Nie powiedziałbym, ja zawsze odpowiadam w ten sposób, bo Ty użyłeś na samym początku wywiadu sformułowania, że zespół przestał istnieć, o ile dobrze pamiętam. Uh -huh. Ja się bronię przed tym stwierdzeniem rękami, nogami i, i zawsze mówię, że po prostu zespół, zespół jak gdyby zawiesił działalność. Nigdy, nigdy nie stwierdziliśmy, że kończymy z graniem, że rozwiązaliśmy zespół. Przyszły sprawy. Po prostu życiowe, gdzieś tu są dzieci, żony i tak dalej, i tak dalej. I daliśmy sobie po prostu odpocząć normalnie, bez żadnych jakichś, bez jakiejś wielkiej spinki. Czy wrócimy do grania regularnego? Nie wiem. Czy wrócimy w ogóle do grania jako Depoisite? Też nie wiem. Ale nie było nigdy zdania, że po prostu rozwiązujemy zespół i to jest koniec, finito i nie ma już. Ten zespół cały czas jest. Jesteśmy w ciągłym kontakcie ze sobą, ciągle rozmawiamy, czasem się gdzieś spotkamy, to sobie coś tam pogramy na akustykach czy cokolwiek, jak starsi panowie, ale nigdy, nigdy ten zespół nie przestał y, istnieć. Czyli jesteście zawieszeni w czasoprzestrzeni. Tak. To życzę, tak, żeby kiedyś to się tak odwiesiło. Nieźle. Dziękuję. Bartek Zaborowski, pięknie Ci dziękuję. Do Right. Dzięki.